Dzień dobry Państwu po przerwie. Proszę Państwa, rozpoczniemy dalszą część naszego dzisiejszego spotkania. Nasze spotkania, powiem Państwu, tak płyną, że gdy spoglądam wstecz na początek naszego spotkania, to ja po prostu nie mogę go zlokalizować właściwie. Czyli gdy spoglądamy rozumowo na tą część, to nie można jej zlokalizować, ponieważ ona nie istnieje w tym świecie. Natomiast istnieje całkowicie w świecie duchowym, tam w głębinach, tam się to wszystko rozgrywa, tam się rozgrywa, tam się dzieje. Tam, o co tutaj chodzi? Chodzi o tą sytuację, że to się dzieje tam, dlatego że przyszedł czas, o którym mówi święty Paweł, o synach Bożych, którzy wstąpili do głębi. Pamiętam przecież, że gdy, może inaczej powiem, w Kościele nie ma właściwie czytań o synach Bożych, jeśli są, to są bardzo zdawkowe, ale właściwie nie ma mowy o synach Bożych. Nie ma, to jest jakiś archaizm, to jest właśnie te wykopaliska, to jest ta archeologia, która dzisiaj przeminęła. Synowie Boży to są już po prostu dinozaurami, które wyginęły, ale to nie jest prawda. Może by chciał szatan w taki sposób, żeby to były dinozaury, które przyglądały się na spadający meteoryt, zastanawiały się, co to jest, a za chwilę już nie myślały nic, bo już nie istniały. I tutaj właśnie w głębinach jest samouczucie. Ono się krystalizuje. Ono krystalizuje się dlatego, że my, będąc tam w głębinach, w tej chwili nie weszliśmy tam, nie jesteśmy tam sami z powodu własnego wejścia, własnej potrzeby, czy własnej umiejętności, czy zdolności, to Bóg nas tam posyła. I dzisiejszy świat tak samo wygląda. Co to jest za stan? To jest stan dokładnie ten. To jest drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. I to się w tym momencie dzieje. Dzieje się dla ludzi, którzy nie wykonują tej pracy i dla tych, którzy wykonują tą pracę. Ci, którzy wykonują tą pracę, oni doznają chwały Bożej, doznają głębi poznania, prawdy, radości i wznoszenia ku doskonałości Bożej wszelkiego stworzenia, które chce być wznoszone. A ten sam trybunał Chrystusowy, on doświadcza tych, którzy uważają, nie ma żadnego Boga, nie ma nic, więc od czego, z jakiego powodu są w tym stanie? Z jakiego powodu? Z powodu trybunału, ponieważ jeśli nie ma nic, a jednocześnie odczuwają ten stan, który się w tej chwili u nich dzieje, to z jakiego powodu on się dzieje? On nie może się dziać z powodu od tak sobie, dlatego że ponieważ to, co się dzieje, ma właśnie swoją siłę w Trybunale Chrystusowym. Tak więc, przejęci bojaźnią Pana, przekonujmy ludzi wobec Boga, zaś wszystko w nas odkryte. Mam zresztą nadzieję, że i dla naszych sumień nie ma w was nic zakrytego, czyli żyjemy w prostocie od Boga. Czyli Bóg w nas działa, a sumienia nasze są całkowicie poddane Bogu, ponieważ sam Bóg je kształtuje. Jak to powiedział święty Paweł, Piotr w drugim liście, pierwszym liście, rozdział 3, werset 21, gdzie jest napisane: Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona w chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego. Proszę zobaczyć, obmycie brudu cielesnego. Tylko zejście Synów Bożych jest w stanie oczyścić ciało. Ludzie myślą, że to chrzest jest w stanie obmyć to ciało fizyczne, czyli z obciążeń grzechów, ale jest to wiara w Syna Bożego. On już dokonał chrztu nad umarłymi. On dokonał chrztu nad umarłymi, a my, wierząc Jemu, zachowujemy życie. My, wierząc Jemu, zachowujemy życie, ponieważ przechodzimy ze śmierci do życia. Bo byliśmy umarłymi, jak to powiedział święty Paweł w trzecim liście, w liście do Rzymian, rozdział 3, wtedy, kiedy jeszcze byliśmy bezsilnymi, On nas wyzwolił. Wtedy jeszcze, kiedy byliśmy bezsilnymi, z tego co pamiętam. Yy,
brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie dzięki zmartwychwstałemu Jezusowi Chrystusowi, zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie, władze i moce. I tutaj w Efezjan 1:20 wykonał on je, wykazał on je, gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swej prawicy na wyżynach niebieskich. Wykazał. Niech da nam światłe oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania jego potęgi i siły. Wykazał on je, gdy wskrzesił go z martwych i posadził go po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przeszłym. Więc będąc w głębinach, tam w głębinach, jesteśmy w tej chwili pod, można powiedzieć to ogólnie, Trybunałem Chrystusa, ponieważ Trybunał Chrystusa powoduje to wszystko, że wszystko musi stanąć w tym miejscu, gdzie stanąć powinno. Jedni, ci, którzy tego nie czynią, muszą stanąć przed tym, czego nie zrobili. A ci, którzy zrobili, muszą stanąć przed tym, co zrobili. Więc to, co zrobili, świadczy o tych, co zrobili, a to, czego nie zrobili, świadczy o tym, świadczy to, czego nie zrobili, świadczy o tym, o tych, którzy tego nie zrobili. Więc sytuacja jest, czyli nie wykonali pracy, jednym słowem. Więc ci, którzy uczynili, dostają nagrodę. Ci, którzy nie uczynili, dostają karę. A właściwie, może nie karę, ale 1000 lat. 1000 lat jeszcze możliwości nawrócenia się. Tylko, że to jest, muszą najpierw przejść do nowego świata. Ale żeby wejść do nowego świata, muszą pozbawić się tej natury cielesnej. Właściwie cielesnej, w sensie niecielesnej, ale natury tej, która jest naturą tylko tego świata, bo to jest właśnie ta natura stworzona z iluzji, złudzenia i łudy, tylko istniejąca w tym świecie, a człowiek jako istota musi się wznieść ku wyżynom, do innego poziomu istnienia, gdzie istnieje jego natura, która jest zdolna do przekształcenia i wykonania dzieł. Tamta musi odpaść, bo nie jest zdolna do istnienia w nowym świecie. Więc właściwie ktoś by się spytał, no to właściwie co mamy czynić? A odpowiedź to, co wczoraj. A właściwie nie to, co do osób, którzy nic nie robili, to nie jest ciekawa odpowiedź, to, co wczoraj. To znaczy nic? Chodzi o tą sytuację, że człowiek mówi, ja już uczyniłem to, co miałem uczynić. Wykonałem wszelkie dzieła, które zostało mi zadane. Co mam czynić teraz? To samo, co wczoraj. Czyli też wykonuj te dzieła. Bóg nie zostawia swoich dzieci bez pracy. Wszyscy muszą być dobrymi sługami. Jest powiedziane, ci, którzy mają co robić, są dobrymi sługami. Wołajcie, ci, którzy nie macie co robić, jesteśmy złymi sługami, bo nie mamy co robić. Duchowa natura wewnętrznego świata, gdzie w tej chwili coraz bardziej przebywamy, jest uwidoczniona w taki sposób, że dostrzegam ją wewnętrznie i to dostrzegana jest w dwojaki sposób. Z jednej strony dostrzegam wewnętrzną istotę pięknej córki ziemskiej, która jest światłem, a jednocześnie demony, które, czyli upadłych aniołów, którzy panują nad nią i zmuszają ją do kochania siebie. Do kochania siebie, czyli do kierowania swoich wszystkich ochów i achów do upadłych aniołów, nie znając innej postawy, ponieważ zostały stworzone z naturą posłuszeństwa, pomocy.
Więc ta pomoc została wykorzystana w Pieśni nad Pieśniami. Synowie mojej matki zezłościli się na mnie i kazali mi pilnować swoich winnic, a ja swojej własnej nie upilnowałam. Czyli wykorzystali naturę posłuszeństwa, aby pilnowała ich winnic, które były winnicami złości i agresji. Winnice pańskie są miłością, prawdą i doskonałością. Zradzają słodkie grona, a nie kwaśne owoce z drzewa kolczastego. Jak to jest powiedziane przecież w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 7, dobre drzewo daje dobre owoce, złe drzewo daje złe owoce. Niemożliwym jest, żeby dobre drzewo dało złe owoce. Niemożliwym jest, żeby złe drzewo dało złe owoce i żeby dobre drzewo dało złe owoce. Zawsze złe drzewo daje złe owoce i dobre drzewo daje dobre owoce. Niemożliwym jest, żeby złe drzewo dało dobre owoce. Bo to jest niemożliwe, bo sam Bóg jest dogląda ogrodów, dogląda winnic. Więc naszą prawdą, tutaj czuję także wewnętrznie, że umysł chce mu sprostać. W jaki sposób dostrzegam ten umysł i mówi tak. Gdzie to się dzieje? Gdzie to się dzieje? Coś się dzieje, bo coś się dzieje, ale gdzie to się dzieje? Nie mam pojęcia, gdzie to się dzieje. Jest to poza moją kontrolą. To jest straszne. Nie wiem, co się dzieje, ale coś się dzieje. Czyli umysł nie może postrzegać tego, co się... Umysł, w sensie rozum, chcę powiedzieć. Umysł rozumiejąc, czyli ten stan, który w rozumieniu ludzkim, ziemskim, jakby człowiek przekścił swój rozum na umysł, który mu jakby wtóruje, ale Boży umysł w człowieku dany przez Boga zawsze postrzega rzeczy prawdziwe. Zawsze widzi to, co się dzieje i zawsze jest w relacji z nimi, tylko że te rzeczy albo chwali, albo są dla niego nieistotne i w ten sposób ściąga na siebie kalumnię, zło, ciemność i karę, jednym słowem. Patrząc na to dzieło, które w głębinach się odbywa, większość, że tak mogę powiedzieć, ludzi, którzy, większość, no duża większość ludzi na Ziemi nie ma w ogóle pojęcia o tej przestrzeni, bo ona nigdy nie została ujawniona. Ona była tylko ujawniona u Henocha. To, o czym mówię w tej chwili, także nie czytają u Henocha. Bo to są słowa, które są ukryte, które nie zostały zapisane w księdze. To może gdzieś zostały zapisane, ale nie były one dotrwały zapewne do dzisiejszego czasu. To jest tak, jak powiedział święty anioł do świętego Jana. Weź książeczkę i zjedz ją. Siedem gromów zagrzmiało i święty Jan chciał spisać. Nie spisuj tego, tylko zostaw, a weź od niego książeczkę i zjedz. W ustach będzie słodka, ale w twoim żołądku będzie goryczą. I to jest tajemnica, która nie jest spisana, ale która przychodzi i działa. A przecież jest powiedziane, że Eliasz, jak to Chrystus powiedział, Eliasz przyjdzie i wszystko naprawi. I tutaj się te wszystkie rzeczy się coraz bardziej odzwierciedlają i objawiają. Prawdopodobnie jest taka sytuacja, że większość ludzi nie daje wiary w ogóle temu, o czym jest mowa, ponieważ uważają, że to, co czynią, jest wystarczające, a właściwie właściwe, tylko że corpus delicti, czyli dowód przestępstwa z 418 roku jest niepodważalny. Niepodważalnym dowodem jest to, że Kościół wyrzeka się całkowicie Chrystusa, a nazywa wiarę Chrystusa archeologią, schizmą archeologiczną, czyli archeologią starą, czyli któż będzie kierował się sprawami sprzed 2000 lat w nowożytnym świecie, kiedy mamy już nowoczesne sprawy komputery i inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Któż będzie zajmował się tymi sprawami? Przecież to ci, którzy się kierują tą archeologią, to są przecież heretycy. Przecież już nikt nie wierzy w Boga. Takiego, który był. Dzisiaj Bóg inaczej całkowicie wygląda. On może być komputerem, może być maszyną, może być jakimś kosmitą, albo może jakimś innym, ale żeby wierzyć w Boga, który jest duchem żywym i tak dalej, to już jest przesada, to jest archeologia. Wykupywać jakąś archeologię sprzed dawien czasu, dawnego czasu i uważanie, że to jest prawda, czyli
Dzisiaj właśnie prachrześcijanie są traktowani jako, można powiedzieć, skamieniałości, które zostały gdzieś ożywione, ale przecież mówi o tym, o skamieniałościach, przecież święty Hiob. Zauważmy, w 19 rozdziale mówi w taki sposób przecież te słowa. Lecz ja wiem, wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. Czyli tutaj jednak te wszystkie szczątki odległe odzieje skórą i uczyni je zdolnymi do oglądania Boga oczami swoimi. To właśnie ja go zobaczę. Moje oczy ujrzą, nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty. Powiecie, po cóż nalegać? Czyż powód oskarżeń znajdziemy? Wy sami drżycie przed mieczem, bo gniew za grzechy zapłonie. Wiedzcie, że sądy istnieją, mówi Hiob. Wtedy wystąpił, jak już jest napisane, wtedy zabrał głos Sofar z Naamy i rzekł. I jak Państwo sami wiecie, znacie przecież zapewne Księgę Hioba, rozmawialiśmy już o niej, świat znają troszeczkę inaczej. Świat znają jako Boga, który jest trudny i kogo chce wystawia na próbę. Hioba po prostu odarł ze wszystkiego, nawet skórę mu zabrał. Ale prawdą jest co innego. Ludzie chcą tak widzieć tą sytuację, ale gdy czytamy Księgę Hioba, jest ona o czymś całkowicie innym. Bóg tak bardzo ufał Hiobowi, że wiedział, że Elihu, czyli szatan, poślizgnie się na Hiobie jak na skórce banana i zostanie, że tak mogę powiedzieć, ujawniona jego zła natura. Czyli że Hiob został przez Boga postawiony jako ten, który ukaże diabelskie postępowanie Elihu, czyli szatana, a Bóg nie chcąc, wiedząc, że to przecież szatan doczyni, nie chcąc karać Elihu, czyli szatana, bez ujawnienia jego zbrodni, nie chciał, aby ludzie, nie rozumiejąc postawy Boga, wyciągnęli wnioski pochopne. Bóg jest niedobry. Tak doskonałego Lucyfera, który tutaj nam pomagał, skarcił, zniszczył, udręczył, a my nie widzieliśmy w nim nic złego. Bóg chyba jest niedobry. Bóg dlatego wiedział o tym, że musi uczynić to, aby Elihu został ukazany jako ten, który jest przeciwny Bogu, a Hiob jako ten, który ufał tak bardzo Bogu, że pozwolił na to, aby zmierzyć się, że tak mogę powiedzieć, z Elihu i przetrwać tylko z powodu miłości do Boga. I tu jest ta sama sytuacja. Miłość do Boga jest naszą jedyną obroną w głębinach. Nie ma innej mocy. Kto by chciał własną siłą coś tam zrobić, jest po prostu rozszarpany na strzępy, ginie. Właściwie pamiętam taką historię, opowieść. Był pewien święty, gdzieś tam to jest w Indiach przedstawione, był pewien święty hinduski, chodził po tym świecie i mówił: jestem święty, jestem święty, jestem święty. I spotkał go pewien człowiek, który był szatanem. I mówi tak: człowieku, jesteś świętym, no to dobrze, napij się troszeczkę ze mną wina. Nie, ja jestem święty, nie mogę. Ale przecież łyczek ci nie zaszkodzi przecież, taki mały łyczek, coś ci łyczek zaszkodzi. Łyczek, tylko łyczek. Wziął jeden łyczek, o, dobre, wziął drugi łyczek, piąty łyczek, upił się, a szatan mówi tak: wiesz, że jesteś święty, a jesteś pijany jak świnia. Przedstawił mu tą sytuację, że nie mógł się oprzeć łyczkowi i musiał wziąć drugi, a później piąty, a później dziesiąty i został złamany, wypróbowany i jego, że tak mogę powiedzieć, prysła jego świętość. Więc tutaj nie ma możliwości w głębinach, gdy w tej chwili jesteśmy, uczynienia w niczego bez Boga. W jakim stanie my jesteśmy, powiem Państwu? Gdzie my jesteśmy wewnętrznie? Jesteśmy pewni,
całkowicie pewni odkupienia, pewni dzieł pańskich, jak one są w nas pewne. Dla nas ta pewność jest tak ogromna, dla nas ta pewność jest tak ogromna i tak musi być tak ogromna, ale patrzę na niektórych i widzę, że jest ta pewność jest ostateczna, niezmiernie głęboka, że pewność jest tak głęboka, że po prostu jest to wręcz naturalna pewność logiczna, biologiczna, rozumowa, można było powiedzieć, tak jak rozumieją w tym świecie sprawy tego świata, że te rzeczy są takie, a tamte takie, że jak zjem, to się najem. Tam jest tak, że tutaj ta logika, nie logika, to jest ta prawda, jest tak, są pewni odkupienia, że to jest ich fundamentem. Tak głębokim fundamentem, że są w tym fundamencie i dla nich po prostu to nie jest sprawą żadnego rozpatrywania. To nie jest żadną sprawą rozpatrywania. Oni są pewni odkupienia, bo mają życie z tego odkupienia. Mają życie z Chrystusa. Mają życie, które jest z Chrystusa, kiedy są posadzeni po prawicy Ojca, kiedy dał im nowe ciało i są w tym nowym miejscu coraz głębiej, coraz mocniej, zanurzając się w głębinach. Dla nich jest to stan rzeczywisty, prawdziwy, dotykalny. Tak głęboko, że w żaden sposób nie jest badany, weryfikowany, po prostu w nim się opierają, w nim trwają. W ten sposób następuje pewność, która jest pewnością tak niezmiernie głęboką, że dopiero ta pewność daje im konfrontację z pokonywaniem złowieszczych wpływów i złych wpływów demonów na piękną córkę ziemską, czyli na miłość, która jest anektowana, zagłaszczana, że tak mogę powiedzieć, przez upadłych aniołów, którzy ulegli duchowi mocarza powietrza i którzy wszystko czynią, aby miłość nigdy nie powstała, żeby miłość nigdy nie dojrzała, żeby miłość nigdy nie emanowała. Proszę zauważyć, ciekawą rzeczą jest to, proszę Państwa, że pełnia miłości w pięknej córce ziemskiej jest pełnią miłości aniołów i pięknej córki ziemskiej. To tylko w ten sposób pełnia miłości istnieje. Czyli oni dbają o to, żeby ta pełnia miłości nigdy nie powstała, bo dbają o to, aby nigdy się nie nawrócili, nigdy klątwa nie przestała działać i nigdy nie przestali zwodzić człowieka. Zawsze byli tymi, którzy panują, niszczą, są chytrzy, w swojej chytrości przebiegli i w swojej, że tak mogę powiedzieć, jak to mówi święty Paweł, że tak mogę powiedzieć, pomysłowi w swoim złu. A tu mówią w taki sposób, duchu mocarza powietrza, możesz być bezpieczny, świat twój jest bezpieczny, ponieważ my nigdy się nie wrócimy. A one, miłość pięknej córki ziemskiej, nigdy nie osiągnie pełni tej, która była zapowiedziana, która może ci zagrozić. A tu nagle przychodzą synowie Boży. Synowie Boży stają pośrodku świata. I jaśnieje miłość, a oni widzą światłość jak dinozaury, widzą meteoryt spadający i widzą już swoją zagładę. Oglądają swoją zagładę, zastanawiają się, co takiego jest, a zbliża się z wielką siłą do ziemi i zaraz nastąpi impact. I jedna wielka fala zmiecie wszystkie te relikty przeszłości. I to prawdziwą, to jest prawdziwa archeologia. Archeologię tą zmiecie, która w ogóle nie powinna powstać, która jest z iluzją, złudzeniem i łudą i tam dopiero cała herezja, tam powstała, przestanie istnieć, a światłość Boga zajaśnieje w pięknej córce ziemskiej, bo oni są tymi, którzy przynoszą światłość miłości. Przynoszą światłość miłości, jednoczą się z miłością. Bo piękna córka ziemska jest miłością, jednoczą się z miłością, nie jest to logika, nie jest to logika, jest to tajemnica zjednoczenia w głębinach. Tam
pięknej córki ziemskiej i synów, którzy przenikają jej pełnię. I w pełni jej zanurzając się, ona nabiera światłości, eksploduje mocą światłości, na której tą eksplozję oczekuje cały wszechświat, aby mogło się rozpocząć nowe życie, czyli materia uzyskała świadomość istnienia Ojca. I dlatego tutaj powrócę tutaj do tej właśnie myśli ponownie, nowy początek wedle Teda Chaina, gdzie te septonogi przybyły na Ziemię, ponieważ technologia była ich bardzo rozwinięta, ale chcieli prawdy Bożej, a człowiek miał w sobie prawdę Bożą i chcieli mu pomóc, aby poznał siebie, aby poznał głębiny, aby poznał jedność tą wewnętrzną, ponieważ gdy ją pozna, to jest dla nich ratunek. Nie dzisiaj, ale za jakieś tysiące lat jest dla nich ratunek, tylko dlatego, że oni poznają prawdę. Człowiek pozna prawdę. Będzie się komunikował z sobą. Komunikował się z sobą, czyli w rozumieniu ewangelicznym uwierzy Chrystusowi i stanie się istotą rozmawiającą i trwającą w miłości. I jednoczącą się w miłości i będącym spójnym z miłością, gdzie dwoje rąk stanie się jedną ręką, dwoje nóg jedną nogą, dwoje oczu jednym okiem, oblicze w miejscu oblicze, to co zewnętrzne, jak i wewnętrzne, i to co wewnętrzne, jak zewnętrzne, to co z przodu takim jak z tyłu, to co z tyłu jakim z przodu, i to co na górze takim jak na dole, i to co na dole jak na górze, i to co po prawej stronie takim jak po lewej, i to co po lewej jak po prawej. Czyli staną się zjednoczeni tak głęboko, że staną się punktem. Wypełnią wszystko. Będą jednością całkowitą, ponieważ Bóg w swojej miłości zechciał także tą naturę, która nie jest jeszcze zdolna pojmować, ale ma w sobie tajemnicę, żeby oglądać właśnie chwałę Bożą. O tym jest psalm właśnie, który był został napisany ponad 2 lata temu, ten, który powrócił po czasu eonach, aby dać świadectwo w ciele o jego tajemnicy ukrytym w ciele, przed nim zakryte. Nie pamiętam tego psalmu dokładnie, ale on mniej więcej brzmi w taki sposób, gdzie ciało w sobie ma tajemnicę. Tajemnica jest to wielkim życiem. Przez ciałem jest zakryte, mimo że ciało jest miejscem, w którym jest to skryte. I mimo że nosi w sobie, nie ma pojęcia o tym, że nosi. Ale gdy moc Ducha Świętego otwiera tą moc, zadziwiony jest, że w sobie nosił tak wielką potęgę, a nie rozumiał jej, ponieważ dopiero światłość niebieska nie otwiera tą potęgę, tą światłość, tą głębię, miłość Boża. Będąc w głębinach, gdzie człowiek musi iść śladami Chrystusa, jak to powiedział Jezus Chrystus przez świętego Piotra w pierwszym liście, rozdział 2, werset 21. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież równie cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. Ten stan musi być naszym stanem. Nie może być w sytuacji, że gdy złorzeczy, to się oddaje. Tutaj musimy pamiętać, że jesteśmy inną naturą, naturą człowieka światłości. Jego postawa jest postawą Chrystusową, postawą wybaczającą. To jest taka postawa, jak dokładnie przedstawia tutaj, jak już rozmawialiśmy przecież, jest to postawa w liście świętego Pawła do Koryntian. Znamy ją przecież bardzo wyraźnie, bo już czytaliśmy ją przecież o trzynasty, muszę na 13 przesunąć.
13, 4. Rozmawialiśmy tutaj właśnie, miłość cierpliwa jest łaskawa, jest miłość cierpliwa jest łaskawa, jest miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. To musi być, przepraszam bardzo, to musi być natura każdego człowieka. To, jeśli chce mieć udział w tej głębinach, chce się zjednoczyć z miłością, to musi przyjąć miłość. Bo tam miłość, będąc w głębinach, on musi przyjąć jej miłość. Miłość, przyjąć miłość pięknej córki ciężkiej, dając jej miłość, i musi tą miłość przyjąć. Przyjąć ją, a przyjmując tą miłość, jest miłość cierpliwa, jest, czyli będzie cierpliwy. Miłość cierpliwa jest łaskawa, jest miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się by wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego i nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Więc to jest ta sytuacja, że gdy dotyka pięknej córki ziemskiej, ona otwiera przed nim swoje tajemnice. Ponieważ on jest godzien, aby przed nim jej tajemnice zostały otwarte, bo on ma klucz do jej tajemnicy. On ma klucz do jej tajemnicy. I on zagłębia się w jej tajemnice. W jej tajemnicę. On zagłębia się w jej tajemnicę, a ona udziela mu tajemnicy miłości i wtedy on wyraża, on nie czerpie li tylko, ale proszę zauważyć, to jest ciekawa sytuacja. On nie czerpie li tylko, ale otrzymuje tą postawę. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest i dlatego tutaj, gdy pamiętamy list świętego Pawła do Efezjan, rozdział 14, rozdział 3, werset 14, jest napisane: padam na kolana przed Ojcem, który jest stworzycielem wszystkich rzeczy na niebie i na ziemi, i proszę, aby wzmocnił we mnie wewnętrznego człowieka. Czyli wzmocnienie wewnętrznego człowieka to jest posłał mnie do tajemnicy. Bo nie wzmacnia od tak sobie. Posyła go do tajemnicy, do tej tajemnicy w głębinach. Gdy zanurza się do głębin i jednoczy się z piękną córką ziemską, tam w tej tajemnicy ogromnej miłości, ona udziela mu tej tajemnicy. Udziela jemu tajemnicy tej, w której jest, która w niej jest, a ona sama w pełni, można powiedzieć, w pełni w niej nie jest, jest w niej nie jest w pełni objawiona, ale objawiona jest w nich, a on wtedy ją wznosi. Ta tajemnica właśnie z hymnu do miłości, rozdział 13, werset od pierwszego, gdzie w pierwszym wersecie pamiętamy przecież, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca lub cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Więc tutaj, tam w głębinach, wykonanie tego dzieła jest otrzymaniem pełnego udziału w chwale Bożej. A o tym mówi święty Paweł w liście do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 14. Sekundeczkę, może pierwszy. Piotra otworzyłem, przepraszam, mam tutaj Piotra, z tego co widzę. Tymoteusz 2, z tego co pamiętam, 14. Tak. To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie przyda. Wyjdzie tylko na zgubę słuchaczy.
I tutaj głównie chciałem zwrócić uwagę na słowo, na te sprawy. Unikaj zaświatowej gadaniny, albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności. A ich nauka jest jak gangrena, będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenaios i Filetos, którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych. Czyli taka śmieszna sytuacja jest, kuriozalna może bardziej powiem. On mówi, że już nastąpiło, a dzisiejszy Kościół mówi, że nawet nie jesteśmy odkupieni. Tak mogę powiedzieć, że w dalszym ciągu jesteśmy w grzechach, czyli po prostu wystąpiła krańcowość. Są różnego rodzaju kuszenia, są i różne szkoły kuszenia. Jedni mówią, że już się stało, inni mówią, że nic się nie stało, ale unikają wszystkiego tego, co się już stało. Więc obojętnie jak będą mówić, ale unikają tego, co się stało. I dlatego tutaj to skupienie się do wnętrza, tam odnalezienie swojej tajemnicy, odnalezienie prawdy o sobie, w miłości o sobie, prawdy o sobie w miłości o sobie, tam, gdzie skryte jest w ciele, przed nim skryte i przed nim zakryte, pieczęcią ciała zakryte, tam w tajemnicy Bożej chwały tylko miłością się dotrze, bo stoi zamknięte przed wiedzy naporem. Bo to droga chwały i godnych wiary, bo godnych wiary to czas. Przypomniał mi się troszeczkę ten psalm, ale to on samodzielnie się przypomniał, ponieważ to Duch Boży, ten psalm, jest troszeczkę inaczej może on brzmiał, ale wyraził te przestrzenie głębin. Patrząc patrząc tutaj na Państwa, tam w głębinach, tam mówię w głębinach, w webinarium, ciągle tam sobie mówię głębinę, bo to po prostu jest takie oko, przez które tam widać, tam gdzieś Państwo tam jesteście. Tam jest sytuacja związana z tym, że cały czas jesteście Państwo skupieni na przyswajaniu informacji, na przyswajaniu wiedzy, ale trzeba ruszyć w drogę. To tak jakby człowiek cały czas przyswajał, tak jak znałem takiego człowieka, który cały czas naprawiał samochód, ale nim nie jeździł, bo nie miał prawa jazdy. Cały czas naprawiał samochód, cały czas już on się błyszczał, a jak się on błyszczał, to znalazł miejsce, które się mniej błyszczało, więc musiał i tak dalej, i tak dalej. Więc nie chodzi o to, żeby coś nieustannie naprawiać, ale chodzi o to, aby wyruszyć w drogę, bo wtedy wszystko ujawnia się we właściwy sposób. Możemy wtedy właściwie istnieć, więc nie skupiajmy się na zbieraniu informacji, bo zbieranie informacji polega na tym. Rozumiem, wiem, co mam zrobić, ale jak mam to zrobić? Jest to dla mnie niemożliwe. Dowiedziałem się, co mam zrobić, ale to jest dla mnie niemożliwe. To jak mam to zrobić? Bo nie chodzi o to, żeby człowiek naśladował Chrystusa, ale chodzi o to, aby stał się Chrystusowy. Święty Paweł mówi bardzo wyraźnie, mnie już nie ma, żyje we mnie Chrystus. Więc nie mówi, naśladuję Chrystusa, ponieważ nie naśladuję, bo mnie już nie ma. On we mnie żyje. Ale moją postawą jest nieustannie utrzymywanie jedności z Nim. Trwanie w całej mocy w jedności z Nim, bo to jest moim życiem. Utrzymywanie nieustannej jedności z Chrystusem, czyli wiara, jak to powiedział Święty Paweł w liście do Galatów, rozdział 2, werset 20. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Teraz zaś już nie ja żyję, mówi bardzo wyraźnie. Lecz żyje we mnie Chrystus, chociaż nadal prowadzę życie w ciele. Czyli Jego natura cielesna istnieje. Jest zdolna do największych poświęceń, do największej miłości. Jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Czyli przedstawia tą sytuację moje ciało. W tej chwili jest zdolne do najwyższej miłości.
bo ja jestem tym i ciało odzwierciedla piękną córkę ziemską. Bo dlaczego taka sytuacja jest? Nie odzwierciedla jej samej, nie samej, ale upadłych aniołów, którzy zdeprawują ją w naturze ciała. I dlatego, dlatego Bóg mówi w liście do Rzymian, rozdział 8, werset 19. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane w marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał w nadziei, że również i ono w nadziei, że również i ono zostanie, tutaj chcę Rzym zobaczyć, 6:17. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł, ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. To nie Rzym, tylko Rodzaju to jest, Księga Rodzaju. Przypomniałem sobie, że to jest Księga Rodzaju. Cofnę. Tak. W nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Teraz zauważcie, tutaj gdy dostrzeżemy list świętego Księgi Izajasza, rozdział 54, to dostrzegamy i nie tylko ten list, ale także i list, pierwszy list świętego Piotra, rozdział 3, werset 19, gdzie mówi o tym, że ogłosił zbawienie duchom nieposłusznym, więc tutaj jest podobna sytuacja, czyli że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Więc tutaj jest ukazana ta tajemnica, która już od zarania dziejów jest przeznaczona dla naszej postawy, czyli inaczej można powiedzieć, naszej natury. Czyli Bóg zradzając człowieka, stwarzając człowieka, już go stworzył odpowiedzialnym, a jednocześnie wojownikiem i już strażnikiem pełni. Już go takim stworzył. Nie, człowiek się później nie dowiedział tego, że nim jest, ale stworzył już go takim. A właśnie świat dzisiejszy wszystko robi, aby taka pamięć nie istniała, aby została rugowana, całkowicie usunięta, żeby nikt o tym nie wiedział, nikt tego nie pamiętał i nikt i tego dokonuje, proszę zauważyć, establishment duchowny. Dzisiaj to jest taka dziwna sytuacja, jak ja oglądam czasami sytuację, patrzę w telewizji albo jest gdzieś, że ci księża opowiadają jakieś rzeczy, a kompletnie nie chcą przyjąć do wiadomości tego, że są tymi, którzy nieustannie trwają w schizmie kartagińskiej. Trwają nieustannie w corpus delicti. Czyli w tym dowodzie przestępstwa, czyli ówczesnym dowodzie przestępstwa, że wyrzekli się Chrystusa, że nie uznają wolności od grzechów. A tutaj siedzą i oni moralizują, tak? Czyli silą się na morały, o tak mogę powiedzieć, może nie na morały, ale na ukazywanie właściwego postępowania, jak sami kompletnie nie wiedzą, dokąd zmierzać. I to jest taka straszna pruderia, świętoszkowatość wręcz. Świętoszkowatość, udają świętych, a wychodzi cały problem dzisiejszy. Jak ja patrzę na tą sytuację, jak mówią, jak być dobrym, jak postępować w Bogu, sami się Go wyrzekając i trwając w zaparciu, w strasznym zaparciu, mając świadomość tego, że są przyczyną dzisiejszego stanu świata, że świat z powodu nich jest w takim okropnym stanie, ponieważ duchową naturę niszczą i trzymają blisko siebie jak największych wrogów. Bo jest powiedziane, przyjaciół trzymaj blisko, wrogów jeszcze bliżej. Więc silą się na różnego rodzaju filozoficzne stwierdzenia i wzloty wiary, nie może ich tam być. Ponieważ podstawa, fundament po prostu nie istnieje. Zapraszają do swojego domu, którego w ogóle nie ma. Bo fundament nie istnieje.
Nie ma tam fundamentu Chrystusowego, a jeśli ktoś tam wchodzi, to jest fundament diabelski. Diabelski, który ujawnił się w ostatnim czasie coraz mocniej. Zauważcie Państwo Ewangelia według świętego Marka, rozdział 14, werset 13. A może odwrotnie. 13, werset 14. Marek 13, 11. I tak, jest, 14. A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia zalegającą tam, gdzie być nie powinna, widzimy już. Kto czyta, niech zrozumie. Dzisiaj już widzimy. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, czyli niech trzymają się świętej Marii Matki Bożej, tej, która zdradza synów Bożych. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Więc tutaj jesteśmy, widzimy już całkowicie ohydę spustoszenia. Dostrzegliśmy tą całą wywrotowość i jak ja patrzę na to, to dziwię się, w ogóle dziwię się tej sytuacji, że jedni zapraszają drugich, jedni okazuje się, że są podobni pierwszym, podobni sobie są, w podobnym knowaniu. I tamci silą się na cudowne, że tak mogę powiedzieć, lekarstwo na zbawienie człowieka. Sami odeszli od zbawienia, a inni zapraszają ich, żeby o tym lekarstwie mówić, czyli są podobnie ukształtowani i podobnie dręczą człowieka. A żaden nie chce mówić wprost o Bogu, nie chcą powiedzieć, zbłądziliśmy. Naprawdę bardzo nam żal tego, że zbłądziliśmy i że innych, ale no nie mamy innej pracy. W dalszym ciągu po prostu naszą pracą jest po prostu schizma. W dalszym ciągu naszą pracą jest okłamywanie. Skąd weźmiemy pieniądze? Niech nas weźmie ktoś do domu, to może kłamać nie będziemy. No to tak to wygląda. Ale przecież oni też mają możliwość odkupienia, siebie odkupienia, zbawienia, ponieważ każdy może zostać odkupiony. Widzimy tutaj sytuację Nikodema. Nikodem jest blisko zbawienia. Przychodzi do Jezusa Chrystusa w nocy. Ale kiedy następuje konfrontacja, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 7, werset 48, 8 chyba, 39, wcześniej 38 przeczytam. Czy ktoś z zwierzchników lub farzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem. Ten, który przedtem przyszedł do Niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go najpierw przesłucha i zbada, co czyni? Opowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje w Galilei, z Galilei. Ale Jezus Chrystus nie jest z Galilei. Jezus Chrystus jest z Judei, z prowincji Judei, czyli z Betlejem, domu chleba. Wychował się w Nazarecie, w Galilei, ale urodził się w Betlejem, w prowincji judzkiej. Więc całkowicie inna historia. Więc nawet czytając, nie mogli odnaleźć właściwego słowa. Dziwną sytuacją jest także to, że magowie ze wschodu w swoich księgach przeczytali o tym, gdzie jest Chrystus. Później zaczęli czytać księgi faryzeuszy, trafili prosto do miejsca, gdzie Jezus Chrystus się narodził, a sami faryzeusze, czytając je o wiele, wiele dłużej, nie mieli pojęcia, gdzie On jest. To jest właśnie ta sytuacja. Sytuacja się nie zmieniła w ogóle. Komu potrzeba czytać te Ewangelie, bo jeszcze by zrozumiał. Lepiej panować i na tym się zająć. Zająć się panowaniem. Zająć się panowaniem, okłamywaniem, bo jeśli ktoś zacznie czytać Ewangelię, to jeszcze się nawróci. A co nam z nawróconego? Co nam z nawróconego? Jeśli się nawróci, to tylko jest strata. Stracony jest robotnik. Więc tak chyba można o tym powiedzieć.
Dlatego nasza postawa musi być, bo ten, ta ciemność, ten nacisk, który można odczuwać, ja troszeczkę go tam niewiele dostrzegam może w ten sposób, ten nacisk to są siły demoniczne, które nie mogą sobie rady dać z przebudzoną miłością, z przebudzoną tajemnicą, z piękną córką ziemską. I powiem Państwu ciekawą rzecz, naprawdę, tu dostrzegam ją bardzo mocno. Gdy synowie Boży jednoczą się z piękną córką ziemską, to nawet hordy i tysiące, miliony demonów, które ich atakują, są po prostu niczym, nieodczuwalnym niedogodnością. Z tego powodu, że miłość jest tak potęgą ogromną, że właściwie jest to nieodczuwalna niedogodność, żaden problem, trwają w chwale Bożej, a ona się rozszerza, jak wschód wschodzący, gdzie ustawili się rzędem, ustawili armaty i strzelają na wschodzące słońce, a słońce bez przeszkody wschodzi i pełnym blaskiem jaśnieje i jest południe. A oni nie rozumieją, dlaczego nie mogli podtrzymać wschodu, słońca. Dlatego, że on nie patrzy na nich. On panuje nad nimi. On nic sobie nie robi z nich, którzy chcą zatrzymać wschód słońca, ponieważ to są całkowicie inne przestrzenie. I dlatego tutaj czuję to bardzo wyraźnie, gdy jesteśmy tam wewnątrz i jesteśmy połączeni z tą naturą głębin w pięknej córce ziemskiej. Tam miłość się objawia, staje się naszym udziałem. Staje się naszym udziałem, naszą prawdą, naszym dotknięciem. Dotyka nas, a my coraz bardziej udział otrzymujemy. Jak Państwo sami wiecie przecież, gdy słuchacie przecież naszych spotkań w webinarium, to przecież dostrzegacie, że dzisiejsze spotkanie, ono jest spotkaniem się działającym niezmiernie głęboko, ale będzie ujawniało swoje dzieła i ujawniało tą tajemnicę i siłę przez wiele tygodni. I ono się będzie objawiało w taki sposób, że nagle człowiek będzie mówił: ojejku, poznałem, ojejku, rozumiem, ojejku, ojejku, ojejku. A to jest z mocy Ducha Bożego, przychodzi moc, która już jest, tylko przemienia człowieka i daje mu się poznać. Jak to powiedział święty Izajasz w Księdze Izajasza, rozdział 55, werset 6, gdzie jest napisane: szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. A wcześniejszy werset, rozdział 5: oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy Cię nie znają, przybiegną do Ciebie ze względu na Pana, Twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraelowego, bo On Cię przyozdobi. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Dopóki jest blisko. Blisko jest dlatego, ponieważ jest ujawniony, jest objawiany. Są tajemnice ujawniane. Są prowadzeni, są prosto ku światu. Tam, gdzie jutrzenka jaśnieje. Tam, gdzie jutrzenka jaśnieje, jak to powiedział święty Paweł, święty Piotr, teraz trwa proroctwo, teraz trwa proroctwo jak lampa czy świeca, ale do czasu, kiedy zajaśnieje prawdziwa gwiazda poranna. Wtedy zajaśnieje prawda. Tam jest gwiazda poranna, ponieważ święta Maria Matka Boża nas zdradza, czyli powiem Państwu bardzo ciekawą rzecz. Posłuszeństwo świętej Marii Matce Bożej, ale nie posłuszeństwo z własnej kulpy, czyli winy, o tak mogę powiedzieć, z własnej potrzeby, z własnej umiejętności, ale posłuszeństwo Chrystusowi, który posyła. Posyła ona, gdy jesteśmy posłuszni, to przyjmujemy miłość, jak ona przyjęła Chrystusa. Przyjmujemy miłość. Ona uczy nas przyjąć miłość, czyli przyjąć piękną córkę ziemską, wstąpić do głębin w największej doskonałości, w największej ufności, w najgłębszej oddaniu. Tak jak była taka przecież sytuacja, że święta Maria Matka Boża swojemu ojcu Nikodemowi, nie Nikodemowi, to był Anna i Joachim. Anna i Joachim. To nastąpiła taka sytuacja, że
mówi swojemu ojcu Joachimowi, że Bóg jej się objawił i ona poczęła. A on mówi tak, a kim ty jesteś? To co ty? Ty jesteś kobietą, ty nie powinieneś takich rzeczy w ogóle słuchać. Bo to jest właśnie bardzo niewłaściwe, żeby kobieta słuchała takich rzeczy. To ojciec albo mąż może tobie powiedzieć o tych sprawach, a kobieta, ale ona została poświęcona przecież przez Joachima i Annę do świątyni, aby była serwą. Czyli w służbie była. I ona właśnie z tą ogromną służbą, jak miała 3 latka, to została wprowadzona do tej świątyni, a pamiętam przecież ten psalm, który został napisany, przemierzam ziemię pańską, niosąc dziecinę małą. A później, a była taka mała, do świątyni Boga została dana. I tak małymi rączkami Boga głaskała i tak dorastała. Ponieważ nie potrafiła jeszcze mówić, ale głosem serca mówiła, czyli Boga głaskała, bo tak go bardzo kochała. A teraz głaszcze swoje dzieci, bo bardzo też ich kocha i prowadzi ku światłości, aby tam, gdzie głębia światłością świeci, prowadzi swoje dzieci, aby światłość nie tylko była dla nich, ale dla świata całego, gdzie oczekuje na Ojca światłość całego. Dziękuję, przerwa.